Patelkę mamy, mieszadełko mamy i wszystko jest. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja to również witam. Obydwie witamy. Dzisiaj chyba takie, ja to się śmieję już tutaj do Agnieszki, że jesteśmy jak takie dwa flaki. No chciałam to powiedzieć, takie flaczałe dzisiaj. Roboty jest dużo i chyba już zmęczenie bierze górę, ale postanowiłyśmy, że zrobimy w końcu te obiecane ciasteczka orzechowe, bo się dopytujecie, wielu z Was czeka, przepis jest naprawdę... Jeżeli chodzi o stopień trudności, to nie są trudne. Można powiedzieć, że takie umiarkowanie łatwe. I mamusia na wizji oczywiście przyniosła drzewo. Jeju! I będzie, że dwie stare kozy. Tak, dwie stare kozy stoją, a mamusia nosi drzewo. Mogłaś powiedzieć, że ja bym poleciała po te drzewo, nie, a nie. Już nie będę mówić. No. Mamusia już nie będzie mówić. Już się usunęłam tu z kuchni, bo trzy to za dużo jest, naprawdę. Mamusia nasza tutaj też cały czas pracuje. Każdy, wszyscy tutaj pracujemy, każdy pracuje, każdy ma swoje obowiązki. No i cóż, przechodzimy do tego przepisu. Ciasteczka orzechowe, oczywiście nie może braknąć orzechów i tutaj podstawą są orzechy laskowe. Najbardziej się nadają do tych ciasteczek, chociaż powiem Wam, że można zrobić z orzechów włoskich, można zrobić z innych orzechów, jakie lubicie. Jednak tutaj ktoś, kto dał mi ten przepis na te ciasteczka, bo dostałam go od pani Irenki. Pozdrawiam tutaj serdecznie pani Irenko. Także te ciastka piekę już tutaj chyba 2 albo 3 lata i z orzechami laskowymi są one najlepsze. My, z racji tego, że zjedliśmy tych orzechów trochę. Ale wiesz, już na mnie nie patrz, bo już wczoraj pojadłam. Nie, ja powiedziałam zjedliśmy tutaj wszyscy. To dodałam sobie orzechów włoskich. Zmieszam. Wszystkie składniki i proporcje będziecie mieć w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i się pojawią. Na samym początku trzeba te orzechy usmażyć, bądź wypiec dobrze w piekarniku po to, aby bardzo łatwo odeszła skórka z tych orzeszków laskowych. Orzeszki laskowe są pokryte taką skóreczką, która zawiera goryczkę i jeżeli jej nie ściągniemy, to te ciastka będą miały inny smak. Dodatkowo uprużenie, podsmażenie ich na patelce, na patelni doda takiego fajnego posmaku dla tych ciastek. No to smażymy na suchej patelce. Orzechy tutaj trzeba pilnować, wiecie co, żeby one się nie przypaliły, bo jak one się przypalą, to nabiorą takiego bardzo gorzkawego smaku. Trzeba je mieszać, ja tutaj robię to rękoma i zobaczcie, jak ta skorupka wierzchnia już zaczyna pękać. Ona będzie bardzo łatwo odchodziła w palcach i tu właśnie o to chodzi, żeby te orzechy tej skórki pozbawić. Ale tak jak mówię, cały czas mieszamy. One się zaczną już teraz bardzo szybko przypalać. Jak patelnia się rozgrzeje, to moment. Także tutaj ale trzeba... Ale zapach się unosi. Tak, bo one się już podpieka. A ty gdzie? Kuda! Zwracaj na patelkę. No, ale tak nie. Mało tego, że ta skórka bardzo łatwo odchodzi po... właśnie przesmażeniu tutaj na patelni, to dwa, one nabierają takiego specyficznego aromatu. Włoskie orzechy to samo, one podsmażone będą takie, wiecie, fajne. I teraz będziemy tutaj pozbawiać te orzechy skórki w bardzo prosty sposób. Kilka orzechów do ręki i pocieramy. I zobaczcie, orzechy są pozbawione skórki. No. Ja pierwszy raz coś takiego. Tak? No, ja nie robiłam takich ciastek. Ale wiesz? One są nie fenomenalne. Orzechy już pozbawione skórek. Zapach unosi się tutaj fajny, nie? Takie. Nie będę jadła. Obiecuję. Przysmażone. Nie będzie jadła. Agnieszka już tutaj mówi, że nie będzie jadła. No i teraz... mąka przesiana, oczywiście prędzej, cukier, masło,
odklej się. I orzechy. Orzechy muszą być zmielone tylko... Orzechy zmielone. Ja zapominam. Gdzie tu jest środek? Tu. W ręku. Tak. Stara maszyna, taka, no jeszcze chyba ruska, ale to daje jak czołg. Orzechy zmielone tylko. One muszą być zmielone na drobno, ale nie za mocno, bo jak będą zmielone za mocno, wypuszczą dużo tłustej takiej masy, a później przerobią się na masło orzechowe, które z kolei bardzo nam ubije ciasto i te ciastka będą twarde, także odpowiednio też muszą być tutaj i zmielone orzechy. U nas będą to się pomieszane. Trzyma? Tuś to się przydusza, czekaj, tylko o. Pokaż jak. Ty, tutaj nie podłączymy, bo są te bolce. Wszędzie! I mamy problem, musimy teraz szukać wtyczki bez bolca, bo tutaj nie mamy bolca, a tutaj są bolce. Teraz musimy szukać coś, gdzieś gniazdka bez bolca. Znalazłam bez bolca! Jest! No. Jest bez bolca. Jest. A ty, faktycznie. No, na kamerze nas nie widać, ale będzie to... Szybka. Szybka akcja. Orzechy zmielone. Nasze tam bolca ciasta. Nie ma, tu bolec jest. Tu bolce są, tam bolca nie ma. Orzechy zmielone i mają one wyglądać dokładnie tak. Zobaczcie. Z takimi drobnymi kawałeczkami. A mogę ja to spróbować zrobić tam? Jasne. Ja włożę to. Starczy tyle? Czy muszę dokończyć wszystko? Dawaj co? Wszystkie. I wtedy tak mam przynosić. Tak, tak o dosłownie, tak o tylko. Ciach, okay. Ciach, ciach. Bo jak nadusisz tak, dobra. To mi masło zrobisz. Dobra, i idę do tego z bolca. Tego jeszcze nie było. Agnieszko! Mi niczego nie brakuje jakby, co? Dobrze, ja już zaczynam tutaj wstępnie siekać. Agnieszka poszła zmielić orzechy. Raz, dwa. Do trzech, tak? Cztery razy zrób. Ja już zrobiłam cztery razy. No to jak zrobiłaś cztery razy, to będzie ludzie. Okay. I teraz w ciastkach ważne jest, aby ich od razu nie zagniatać, bo ciasto ubijemy. Mimo, że mąka jest przesiana, już napowietrzona wstępnie, to teraz w dalszym procesie musimy napowietrzać ją nożem. Siekać, siekać, siekać. Dotąd, aż stworzy się taka... jakby kruszonka, ale nie zagnieciona, tylko pięknie. Ja nie wiem, czy to dobrze, ale to jest kawałek to jeszcze. Nic. To jak zjedz. No. Smaczny. Dobry orzech prażony jest. Uwielbiam orzeszki prażone. A tu został dla ciebie też jeden. Proszę. Dziękuję. Zobaczcie, jak teraz wygląda już to ciasto wysiekane nożem. I teraz jeszcze ekstrakt waniliowy i zagniatamy ciasto. Ale aromat! Czujesz? No, pachnie. Orzechy prażone. Ale teraz z tym to bajka. Ekstraktem ekstra. Ja mam pytanie. Te ciastka, one podczas pieczenia, one zmienią na jakieś ciemniejsze? Tak, one będą złote. Ale to wszystko po kolei. Tutaj teraz ręce są tłuste. Raz, że masło, a dwa, orzechy. One właśnie dają takie uczucie tłustości. Ale zapach. Niesamowity. Zobaczcie, jaka ona zadowolona. Jestem zadowolona, bo ja lubię robić ciastka. Fajnie nam tutaj idzie, jesteśmy we dwie, tylko nam tutaj Krzysia brakuje. Krzysiu, akuratnie jak przyszła takie większe roboty, to nam uciekł. No zwiał jak zwinął flany i zwiał do domu. Zostawił nas tutaj same, ale tak musisz przyznać, że jakoś tak brakuje. Pusto bez niego, nie? Brakuje. Już się tutaj krzątał, gdzieś nam tutaj... trochę dokuczał, trochę ale, nas motywował. Ale on lubi słodkie. Nie on żałuje, lubi słodkie, żałuj. Tak. Krzyś, żałuj. Ale spokojnie, zostawimy ci tutaj
parę ciasteczek będą czekały na ciebie, aż przyjedziesz. Także musisz szybko przyjechać, jeżeli chcesz spróbować. O, ciasto zagniecione i teraz wstawiam je do schłodzenia, do lodówki na 2 godziny, bądź na pół godziny do zamrażarki. Ciasto już nam w zamrażarce przeszło chłodną temperaturą, zrobiło się delikatne. Tutaj temperatura sprawi to, że ono będzie delikatne. I teraz bierzemy tutaj po troszku, dosłownie formujemy teraz takie kuleczki. Ono się będzie, to ciasto, rozsypywać, jest delikatniutkie. Tutaj trzeba uformować sobie kuleczkę, tak jak kotlety mielone. Niedużą tą kuleczkę. Jaką uformujecie, takie duże będzie ciastko. Tutaj naprawdę nie ma to znaczenia. Wasza fantazja może tutaj szaleć. Ja mam kuleczkę takiej wielkości i spłaszczam ją. Robię takie ciastko na około 0,5 cm. Grubość też zależy od Was. A taka kulka może być? Tak, tylko musisz ją dobrze ugnieść. Tutaj jest ważne, żeby ona była dobrze wyrobiona, bo to ciasto teraz jest takie kruchawe, takie sypkie i te ciastka będą się bardzo kruszyły. Tutaj, tak jak kotlety mielone, tutaj powtarzam, wyrobić, wyformować, wyklepujemy kuleczkę na płasko i układamy na pergaminie. O, widzisz, jaka ładna. Ale wiesz co, mi to bardziej płaska musi być, wiesz? Wiesz co mi to przypomina? No. Jak robiłam zanętę na ryby i trzeba było nęcić, to się robi. No jakoś mi się teraz tak skojarzyło i trzeba było kuleczki porobić, wiesz, tylko oczywiście większe kulki, nie? I tak precyzyjnie pach w jedno miejsce, w drugie, ale to tak precyzyjnie. A tutaj w jedno też miejsce. Zrobimy precyzyjnie pach w jedno miejsce, pach w drugie, a później pójdzie do piekarnika. A włączyłaś piekarnik, czy jeszcze nie? Ja myślałam, że to ja tylko jestem zapominalska. Piekarnik musi być nagrzany, tak jak do każdego ciasta, 180 stopni. Najlepiej, jeżeli macie góra-dół termoobieg, jeżeli nie, zwykłe piekarniki. Tutaj naprawdę nic się nie dzieje. W kuchni się trzeba bawić, trzeba się dobrze czuć. W kuchni mamy się spełniać. To ma nam dawać radość, a nie tylko obowiązek. Ty, ja te moje jakoś tak dobrze skiepściłam. To nic, że skiepściłaś. Aguś, uczysz się, też zjemy. Też mu damy radę. No wszystko się zjemy. A to, tutaj teraz tak przy okazji ty mówisz zanęty na ryby. Wiesz co, taki mam pomysł, mi się zrodził. Może po Nowym Roku, przy wiośnie, byśmy nagrały odcinki o rybach, o łowieniu, z wędkowania. Czemu takich nie? Kilka poradników, jak fajnie wybrać miejsce, jakiej zanęty użyć, jak wygruntować, jaka wędka, tak, jaka technika łapania, co ty na to? Zrobimy taki odcinek? No wiesz co, możemy zrobić, my kobiety? Nie? A co to myślicie, że kobiety nie wędkują? No kobiety wędkują, prawda? Ale ja wiem z komentarzy i z SMS-ów, że wiele widzek wędkuje. Tak, zwłaszcza pani Jola Smukowska. Pani Jola Smukowska, tak, pozdrawiamy. Dobrze mówię, tak. Pozdrawiamy serdecznie. Lubię chodzić, fotografować, wędkować, żeby być bardziej aktywna. Ale tak naprawdę mamy dużo wspólnych pasji i z Krzysiem też, dlatego chyba tak nawiązała się taka relacja między naszą trójką, ale muszę ci powiedzieć, że ładne ciastka ci wychodzą. Co ty mi się wydaje, że to tak? Nie. Ja wolę kulki na zanęty robić, albo kulki proteinowe, takie się robi, proteinowe, to się tak nazywa. To na może karpia. Dlatego, że właśnie robiłaś już kulki na zanęty, to dlatego ci te ciastka idą idealnie. Już. Ty, co ty chcesz ode mnie, że mi tak słodzisz dzisiaj? Nie wiem właśnie, co ja. Jeszcze chcesz? Nie wiem. A, bo ty już będziesz tęskniła za mną, jutro ja będę. Ja już tęsknię, no. No. Wybacz, wybacz. Wracam do mojej rodzinki. No niestety, każdego obowiązki wzywają. Ciasteczka już są zrobione. Zobaczcie, tak wyglądają. Grubość naprawdę tak około 0,5 cm. I teraz wstawiamy to do piekarnika. Na jak długo? Tutaj w zależności od tego, jakie te ciasteczka mają grubość. Trzeba patrzeć, one mają być takiego złotego koloru. Ja Wam pokażę, żeby z kolei nie za długo, bo wtedy będzie można nimi, wiecie, o ścianę rzucać. To zobaczcie. Jeżeli nie mam co robić, to mogę chociaż popatrzeć sobie, nie?
Ona trochę tak renia. Agnieszka w oczekiwaniu na ciasteczka. Ja cię zamorduję. Siedzi i czeka, pilnuje piekarnika. Ja cię zamorduję. Kiedy one się upieką. Nie, bo tu chodzi o Agnieszka, to, żeby jeszcze nie spaliły. Ty jesteś tak naprawdę głodna, chodź. Nie, ja nie jestem głodna, ale wiesz, trzeba pilnować czasu. Tak wygląda łasuch. Nie, bo powiedzą, że jestem głodna. A tak wygląda drogi łasuch, po którym to widać w przeciwieństwie do tamtego łasucha. Po tobie łasuchowania nie widać, ale po mnie tak. Tylko, że ja nie łasuchuję. Bo ja marnie wyglądam, a ty? Dobra, uciekam do ciasta. I ja jak taka przysłowiowa maryna. Mam i tu, i wszędzie. Idzie tylko możliwe. Na warty. Tak. No. Zaglądamy. I już gotowe. Ojojoj. Reniu, przekręciłaś. I teraz zobaczcie. Tak mają wyglądać. Nie mogą być bardziej brązowe, bo będą twarde. One tutaj jeszcze są miękkie, ale to jest takie dosyć złudne. Tutaj się tym nie sugerujcie, bo one jak ostygną, one dojdą do siebie i będą idealne. Jeżeli przytrzymacie je do bardziej takiego brązowego koloru, powiedzmy jak tutaj, niestety one później będą twarde. Co ty robisz? No bo to ma taką... Bawi się, ty się nudzisz. Konsystencję ma. Ciastka już ostygły. Na początku one były mięciutkie, teraz troszeczkę stwardniały, są kruche i teraz A jak wyglądały one mięciutkie? Takie mięciutkie, już tutaj była degustacja, bo cztery mi jakimś dziwnym sposobem ale ty nie na odwrotną zniknęły. Stronę kładziesz? Nie, nakłada się od strony blaszki i teraz tutaj albo nutellą, można zrobić jakiś krem czekoladowy, można zrobić budyń, można przekładać zwykłą marmoladą. Tutaj do tych ciastek orzechowych najlepiej sprawdzają się kremy orzechowe, czekoladowe. W tym wypadku Nutella. Zwykła Nutella bądź jakiś taki krem samemu. I dwa ciastka składamy do kupy. Można zrobić w wersji mniej słodkiej, dodać coś innego. I później takie ciastka, jak one ściągną, do woreczka, do czegoś takiego, żeby nie było powietrza, to one będą takie mięciutkie, delikatne, bo na powietrzu niestety one będą twardniały. Można rozpuścić czekoladę, polać jeszcze to po wierzchu czekoladą, można zanurzyć na połowę w czekoladzie. Tu już naprawdę możecie puścić wodze własnej fantazji. Ciastka, wykonanie proste. Nie są bardzo drogie. No najdroższym produktem tutaj są orzechy, ale jak ktoś ma swoje, no to już połowa sukcesu. I jak? No, jak nic nie mówię, to znaczy, że dobre. Że dobre. Mówisz, że jak nic nie mówi, to dobre. Fajnie się sprawdza gorzka czekolada. Dzieci, ale powiem, coś ci powiem. Mhm. Ja w ogóle myślałam, że ty nie będziesz tego przekładała. Że one są takie, o, po prostu takie są do jedzenia, prawidłowo, nie? Tak szczerze mówiąc. Prawidłowo powinny być przełożone, ale również można tylko polać je delikatnie gorzką czekoladą, wtedy one będą mniej słodkie. Także mówię, to już jest kwestia gustu. Bazą są te ciastka orzechowe, a później to już jest wasza wola, wasza fantazja, jak te ciastka wykończycie i jaki one będą miały w efekcie końcowym smak. Mhm. No i cóż, no to tyle. Są ciastka, być może zdążę jeszcze podać jeden przepis, nie obiecuję. Ciastek mam bardzo dużo przepisów fajnych, ale no czasu jest mało i zobaczymy. Mm. No a ja wracam do domu już jutro, więc... Tak. Już nie będzie mnie kto motywować do ciastka. Nie. Przynajmniej więcej ci zostanie w kuchni, bo jak ci wyjem, to wiesz. Tak. Widziałaś, do mnie co chwilę ktoś przychodzi. Każdy za ciastko i ciastka. I do nogami w świat. Na dzisiaj to będzie tyle. Żegnamy się z wami. No i cóż, kochani, życzymy wam takich chęci do prac w kuchni. Przede wszystkim nie bania się tej kuchni i takiego luzu w tej kuchni. Nie patrzcie, że wam spadnie, że weźmiecie rękoma.
naprawdę to nie ma znaczenia. Przecież kiedyś tak wszyscy robili i żyli, a dzisiaj troszeczkę się gdzieś tam w bok odeszło. To będzie tyle. Trzymajcie się. Do następnego.